Dzisiaj skupimy się na podstawowych pojęciach, które związane są ze światem podzielonym w ramach dyskursu kolonialnego przez praktyki kultury wizualnej. I dyskurs ten proponuje wizję świata, który poddany jest różnym napięciom. I te napięcia wynikają z przemocowości kultury, ekonomii, polityki, tak zwanego Zachodu. I ten tak zwany Zachód oparty jest na męskocentrycznej hegemonii, porządkującej przestrzeń na naszą i waszą. I pokazuję tutaj na tym slajdzie fotografię, która z jednej strony unaocznia niezwykły przełom w nauce, w historii, w świecie, ale pokazuje też narrację kolonialną, która skupiona jest na penetracji przestrzeni, na dotarciu do celu, na zdobyciu, zawładnięciu, przywłaszczeniu. Przestrzeni takich, które uważane są za inne. I chciałabym tak naprawdę zacząć od wydarzeń z maja zeszłego roku. 25 maja 2020 roku w Minneapolis 46-letni Afroamerykanin George Floyd krzyczał: proszę, nie mogę oddychać, boli mnie brzuch, boli mnie szyja, wszystko mnie boli, oni mnie zabiją. I krzyczał tak podczas gdy funkcjonariusz policji Derek Chauvin obezwładnił go w pozycji twarzą do ziemi, w wyniku czego Floyd zmarł. Śmierć Floyda, a tak naprawdę morderstwo, ponieważ 21 kwietnia, dosłownie w tym tygodniu we wtorek, Derek Chauvin został uznany winnym morderstwa, zgalwanizowała falę protestów przeciwko rasizmowi i brutalności policji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Floyd jest jedną z wielu ofiar głęboko zakorzenionego systemowego rasizmu. Ten rasizm unaoczniany jest przez międzynarodowy oddolny ruch obywatelski Black Lives Matter, czyli czarne życia mają znaczenie. Black Lives Matter walczy z profilowaniem rasowym, szeroko pojętą przemocą związaną z rasizmem, dosłowną i metaforyczną, dotyczącą ciał niebiałych. Śmierć Floyda obnaża nie tylko przedmiotowe traktowanie niektórych ciał, ale też wielowymiarowość podmiotowości ludzkiej oraz problemy związane z tożsamością rasową, ale także płciową, etniczną, religijną, klasową czy pojęciem sprawności. I mówię tutaj o pojęciu intersekcjonalnym, które jest kluczowe dla dyskursu dekolonizacji, na którym dzisiaj się skupiamy, ponieważ pozwala na dokonanie pewnych przesunięć, ale też zdestabilizowanie tych koncepcji monolitycznych, tożsamościowych w kierunku właśnie hybrydyzacji czy transgresywności, czy nieprzemocowych modeli podmiotowości. Pojęcie intersekcjonalności zostało steoretyzowane w latach 70. XX wieku przez Kimberly Williams Crenshaw i ono uwidacznia krzyżowanie się, zazębianie różnych kategorii społecznych, które wzmacniają dyskryminację, wykluczenia i prowadzą do przywilejowania jednych żyć, ale też ciał, ponad innymi. I wspomniałam tutaj o destabilizowaniu monolitycznych koncepcji tożsamości. Mam tutaj na myśli tożsamość znormatywizowaną, czyli taką, która jest w centrum. Jeśli mówimy o kulturze euroatlantyckiej, to tożsamość w centrum jest suwerennym ciałem nierdzennym, białym, pełnosprawnym, produktywnym, klasy średniej, heteroseksualnym oraz męskim. I tożsamości, które nie wpisują się w taki schemat, są marginalizowane. Tak więc śmierć Floyda skłania nas do refleksji na temat wykluczeń oraz wolności do bycia pełnosprawnym człowiekiem oraz zastanowienia się, dlaczego jedne życia są uważane za bardziej cenne od innych. I też warto się tutaj zastanowić, skąd biorą się nekropolityczne podziały na przykład takie jak ludzkie, nieludzkie, centrum, peryferium czy współczesne, prymitywne. By odpowiedzieć sobie na te pytania, pomocne jest tutaj pojęcie proponowane przez Donnę Haraway, wiedz usytuowanych, które pozwala nam przyjrzeć się różnego rodzaju granicom i przez to dekonstruować i także dezidentyfikować powszechnie znane kategorie, które oparte są na normatywnym porządku świata zachodniego.
Co ważne też, wiedzę usytuowane osadzone są poza podziałami binarnymi, czyli takimi, gdzie jedno z pojęć jest w opozycji do drugiego pojęcia. Na przykład kobieta, mężczyzna, góra, dół, lewo, prawo, biały, czarny itd. I opierają się one na doświadczeniu ucieleśnienia, czyli naszego bycia w świecie. Chciałabym się tutaj odnieść do sylwetki Franca Fanona, urodzonego na francuskiej Martynice filozofa, lekarza, pisarza, działacza politycznego, a także rewolucjonisty, który zastanawia się nad mechanizmami wykluczenia i ich korzeniach głęboko osadzonych w dyskursie kolonialnym, w historii niewolnictwa, segregacji i rasizmu. Chciałabym też wspomnieć, że te różne źródła, do których się odwołuję, są na końcu tej prezentacji umieszczone w spisie referencji, więc jeżeli są interesujące, można do nich wrócić. Fanon pisze o polityce różnicy i kategoryzacji ciał na białe i niebiałe jako podwalinie spektaklu przemocy, nie tylko kulturowej. I w eurocentrycznym świecie, który uważany jest za centrum kultury, ale także cywilizacji, norm i tradycji, hierarchie i wartościowanie żyć przekłada się na polaryzację między białymi i niebiałymi ciałami. I ich stereotypowe przedstawienie oparte jest na tendencji bardzo często do właśnie uprzedmiotowienia, egzotyzacji, stereotypizacji, fetyszyzacji, budowaniu pojęcia odmienności. Fanon podkreślał, że bycie człowiekiem powinno być zuniwersalizowane, a nie oparte na różnicy, która prowadzi do różnego rodzaju kategoryzacji i hierarchizacji na ciała, które uważane są za bardziej wartościowe i mniej wartościowe. Czyli odwołuje się tutaj do pojęcia przemocy, które poprzez deprymowanie grup społecznych umacnia różnice, podkreśla odrębność, na przykład właśnie odrębność rasową. W związku z tym Fanon zwraca uwagę nam na sposób, w jaki przemoc powiązana jest w życiu codziennym z białą supremacją, co uwidocznione jest także w języku, jakim posługujemy się, czy podporządkowaniu ciał na te ciała, które mogą być widoczne w dyskursie publicznym, a takie ciała, które nie powinny być reprezentowane. I przemoc wprowadza różnego rodzaju opozycje, też typu na przykład, że coś jest ludzkie, nieludzkie, zwierzęce. W związku z czym, tutaj odwołując się do Black Lives Matter i do George'a Floyda, mówimy o pewnych strategiach oporu i buntu aktualizowane i aktywizowane przez ruchy typu właśnie Black Lives Matter, które opierają się na dyskursie dekolonizacyjnym, na którym dzisiaj się skupiamy. I taki dyskurs podkreśla wielowątkowość, czyli istnienie wielu storii, które wychodzą poza historię i tutaj warto odnieść się do angielskiego słowa history, czy history, jego historię, czyli jakby odejście od tego, o czym mówiłam na początku, że ten taki główny dyskurs jest dyskursem patriarchalnym. Czyli mówimy o oddaniu głosów wielu, mówimy o pewnym pluralizmie. Taki dyskurs unaocznia nieprzepracowane treści wyparte, które manifestują się na różnego rodzaju traumy społeczne, następnie na praktyki kulturowe, a także podważa kategoryzowanie przestrzeni peryferyjnej wobec tak zwanego centrum. No i to centrum jest produkowane poprzez kategorię zachodu. Czyli odzyskanie przestrzeni o tak zwanym subalternym statusie, co uważane jest za drugi czy trzeci świat, jako autonomicznych i pełnoprawnych, dotyczy nie tylko obszarów geograficznych, ale przede wszystkim ich też grup społecznych i kategorii tożsamościowych. Ważnym jest, że odwołuje się dzisiaj do teoretyków postkolonizmu, takich jak Fanon, ale też korzystam z pojęcia dekolonizacji, a nie postkolonializmu, który też różnie jest pisany, czasami z myślnikiem, czasami nie. Ponieważ chcę tutaj nawiązać nie tylko do tego, jakie są następstwa kolonializmu,
ale przede wszystkim do sposobów zbudowania nowego porządku ponad podziałami i peryferiami, co podejmowane jest w działalności artystycznej. I zanim omówię podstawowe pojęcia związane z dyskursem postkolonialnym, chciałabym odwołać się do obrazu, do przykładu obrazującego, jak kobiece ciało niebiałe jest dehumanizowane i poprzez pozycjonowanie go bliżej świata natury i zwierząt zostaje uprzedmiotowione. Tym samym artykułowana jest określona ideologia dotycząca kobiecego niebiałego ciała i tożsamości niebiałej. I mówię tutaj o historii Sarcie Bartman, prawdziwie imię Sarcie, zwanej też hotentocką Wenus. Jest to historia okrutna. Pokazuje, jak ciało niebiałe, plasujące się niżej w hierarchii zbudowanej na narracjach eurocentrycznych, zostaje nie tylko uprzedmiotowione, ale także skomodyfikowane i zmonetaryzowane. Sarcie, i tutaj kilka rycin pokazujących Sarcie tak naprawdę z początku XIX wieku, urodziła się około 1789 roku na obecnym terytorium Republiki Południowej Afryki. Pochodziła z ludu Khoikhoi. Jest to grupa etniczna rdzennych mieszkańców Południowej Afryki. Imię Sarcie, czyli zdrobnienie od Sara, zostało jej nadane zgodnie z praktyką kolonialną przez jej prawnego właściciela, który w zamian za alkohol i tytoń sprzedał ją innej sąsiadującej farmie. Tam z kolei kobieta została przedstawiona Aleksandrowi Dunlopowi, chirurgowi brytyjskiej marynarki wojennej, który postanowił sprowadzić ją do wystawiania jako osobliwy okaz w jednym z ludzkich zoo w Wielkiej Brytanii, które działały pod koniec XIX wieku w Europie. I w ludzkich zoo poprzez wystawianie ludzi w stanie, jaki uważany był za prymitywny, pokazywano różnicę między rdzenną a zachodnią cywilizacją uważaną za wyższą. Także ciało pochodzące z ludu Khoikhoi Sarcie różniło się od ciał kobiet europejskich. Miała charakterystyczny przerost bioder i pośladków. W zamian za obietnicę wolności i rekompensaty finansowej Sarcie zgodziła się na pokazywanie swojego ciała i na wyjazd z RPA. Dotarła do Wielkiej Brytanii, później z Wielkiej Brytanii wyemigrowała do Holandii, w końcu do Francji, gdzie stała się obiektem seksualnym. Koniec swojego życia spędziła w nędzy, nie mając nawet 30 lat zmarła w 1815 roku w Paryżu. Co więcej, nawet po śmierci jej ciało było używane. Jej zwłoki poddane były analizie, szczątki oraz niektóre z organów wystawiane były w muzeach we Francji i dopiero w 2002 roku zostało zwrócone RPA. Ciało Sarcie traktowane było jako spektakl, ponieważ nie wpisywało się w kanony piękna dyktowane przez eurocentryczne normy. I tutaj też umieściłam zdjęcie reklamy pokazu właśnie Sarcie Bartman czy Sarcie, który mówi o tym, że jest ona jakby no, podgatunkiem, jest pewnym okazem do patrzenia. Czyli to, że to ciało traktowane jest jako spektakl, symbolizuje nie tylko przemoc kolonialną, ale także przywileje patriarchalne i rasowe. I ciało jej zostało poddane nie tylko męskiemu spojrzeniu, czyli steoretyzowanego przez Laure Mulvey, angielskiej reżyserki filmowej, teoretyczkę filmu, pojęcia męskiego spojrzenia, które wpisuje się w seksualną politykę spojrzenia i przyjemności seksualnej właśnie związanej z patrzeniem, gdzie ciało kobiece pozycjonowane jest jako obiekt, konkretnie obiekt dla męskiego wzroku i heteroseksualnego męskiego pożądania. I Mulvey argumentowała, że szczególnie właśnie filmy hollywoodzkie, na których się skupiała, filmowane są tak, by zaspokoić męskie spojrzenie i pisała, że kobiety w kinie są widowiskiem i mają być do spojrzenia. Sarcie stała się widowiskiem nie tylko dla męskiego spojrzenia, jak na przykład różnego rodzaju fotografie czy malarstwo pokazujące właśnie akty kobiece, ale stała się konkretnie spektaklem dla białego męskiego spojrzenia.
jej uprzedmiotowione, fetyszyzowane, egzotycyzowane tak naprawdę ciało zostało poddane mechanizmom władzy opartych o dwie osie tożsamości, płciowej i rasowej. Warto odwołać się tutaj na chwilę do pojęcia reprezentacji, o którym pisał Stuart Hall, urodzony na Jamajce teoretyk kultury, który przybył do Wielkiej Brytanii w 1951 roku. Hall należał do tak zwanego Windrush Generation, czyli pierwszej fali emigracji z karaibskich Indii Zachodnich na Wyspy Brytyjskie. I doświadczenia bycia imigrantem, niebiałym Brytyjczykiem, obcym, stały się podwalinami teoretyzowanego przez niego właśnie pojęcia reprezentacji w kontekście postkolonialnych studiów kulturowych. Hall pisał o pracy reprezentacji i to jest ważne, ponieważ argumentował, że system reprezentacji, przedstawiania jest jedną z głównych praktyk, która produkuje znaczenie, a przez to również produkuje kulturę. I za przykład może nam posłużyć tutaj Monkey Brand, czyli była to marka środków do czyszczenia z XIX wieku, końca XIX wieku. Widać tutaj na slajdzie właśnie reklamę Monkey Brand, czyli marka małpa. I wiąże się tutaj z kulturą czystości, także rasowej, wiktoriańskiej Anglii. Także można zobaczyć, w jaki sposób produkowane jest tutaj znaczenie wokół ciał, na przykład niebiałych, i co oznacza bycie czystym. Czyli Hall pisze, że systemy reprezentacji produkują wiedzę wokół przedmiotów, wokół tożsamości, wokół ciał i przez to generują treści ideologiczne, postrzegane jako prawdziwe. To jest na przykład coś, co naprawdę świetnie działa w jakimkolwiek systemie propagandy. Czyli warunkują sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość i myślimy o świecie. Hall pisał o ideologiach, że są zmaterializowanymi w praktykach systemami reprezentacji. I reprezentacja według Halla jest pojęciem odrębnym właśnie od odzwierciedlenia, ponieważ wymaga aktywnego selekcjonowania, prezentowania, konstruowania, kształtowania znaczeń. Czyli jest to właśnie aktywna praca nad produkowaniem znaczeń. Jak przekłada się to na sposób, w jaki przedstawiane było ciało Sacze? Dlaczego odnoszę się do tego pojęcia reprezentacji? Hall pisał też o pojęciu inności czy odrębności, które opiera się o system binarny, o którym wspominałam wcześniej. I istnieje bardzo niewiele tak naprawdę neutralnych przeciwieństw binarnych. Zazwyczaj jest tak, że jedno dominuje nad drugim. Wróćmy tutaj do tych binarnych przeciwności, opozycji, o których wspomniałam, czyli na przykład biały, czarny, kobieta, mężczyzna. Czyli mówimy tutaj o relacjach władzy, gdzie pozycję priorytetową ma jedna z kategorii, a ta podrzędna uważana jest za gorszą i przypisywane są jej różne cechy. I w ten sposób tworzą się podziały, na przykład pomiędzy nami i nimi, czy innymi, my i oni, i prowadzi to do praktyk związanych z zawstydzaniem, uciszaniem, umniejszaniem, dyscyplinowaniem itd., itd., ale też, tak jak w przypadku Sacze, uprzedmiotowieniem czy fetyszyzacją. I tutaj umieściłam zdjęcia dwóch murów czy ścian, które właśnie w bardzo dobry sposób pokazują, jak systemy binarne operują, jak rozgraniczana jest jedna przestrzeń, czy przestrzeń geograficzna, czy semantyczna, i jak produkowane w tych przestrzeniach są różne znaczenia. I należałoby się tutaj zastanowić, jak podważyć taki sposób przedstawienia ciała niebiałego, takiego sposób, w jaki na przykład przedstawiane było ciało Sacze. Chciałabym się tutaj odnieść do praktyki artystycznej Zanele Moholy i niestety nie udało mi się znaleźć zdjęcia, które pokazuje ten konkretny projekt, o którym będę mówiła, ale prosiłam, żeby w czacie też wkleić linki, gdzie można jakby odnieść się do stron, gdzie te prace są pokazywane.
Zanele Moholy zajmuje się fotografią i aktywizmem wizualnym. Identyfikuje się niebinarnie. Po angielsku, gdybym mówiła o Moholy, używałabym zaimka they, czyli oni. Nie jestem pewna, jakiego zaimka powinnam użyć po polsku, więc będę się odnosić do oni. Moholy pochodzi z Republiki Południowej Afryki i od już wczesnych lat 2000 dokumentuje, celebruje życia niebiałych społeczności queer, lesbijskich, gejowskich, transpłciowych i interpłciowych w RPA. Ich projekt Faces and Phases, który trwał pomiędzy 2006 a 2014 rokiem, składa się z serii portretów niebiałych osób queer, transpłciowych, głównie z RPA. I seria przedstawia społeczność LGBTQI+, jako aktywnych, pełnoprawnych obywateli. Moholy zainspirowali się 18-wiecznymi rysunkami botanicznymi, stąd jakby ta ilustracja tutaj na ekranie, które zazwyczaj wyrwane są z kontekstu, ponieważ rośliny nie są przedstawiane w swoim naturalnym habitacie. Cały ten kontekst socjokulturalny jest pominięty i taki rodzaj reprezentacji podkreśla tak zwane zachodnie podejście do właśnie odkrywania, podbijania tego, co nieznane, ale też, co ważne, nieuznawania własnej historii przedmiotów, ludzi czy roślin. Także uczestnicy projektu Twarze i Fazy zazwyczaj patrzą wprost na widza. Każdy z portretów skomponowany jest inaczej, ale w każdym z nich osoba reprezentowana widnieje jako pełnoprawny podmiot. I poza serią fotografii projekt zawiera także świadectwa fotografowanych osób, czyli jest to archiwum społeczności opierającej się dyskryminacji, opresji i uprzedmiotowieniu. Moholy zaczęli pracować nad serią w 2006 roku, kiedy fotografowali Busisi Gaza, południowoafrykańską artystkę, aktywistkę i poetkę. I chciałabym tutaj skupić się konkretnie właśnie na tej fotografii. Sigaza była ofiarą zbrodni nienawiści, mianowicie gwałtu naprawczego, zwanego także korekcyjnym. W RPA liczba takich gwałtów naprawczych wciąż rośnie. W wyniku gwałtu została zarażona wirusem HIV, 8 miesięcy później w wieku 25 lat zmarła. Na fotografii Moholy Sigaza ma na sobie sweter, kurtkę przeciwdeszczową, czapkę, patrzy w dal. Jej sylwetka jest trochę w prawo, po prawej stronie kadru, a za nią widać lekko rozmytą konstrukcję więzienia dla kobiet w Johannesburgu. Zdjęcie też wykonane jest przez Moholy z dołu, przez co Sigaza przedstawiona jest jako pomnik uwidaczniający społeczność LGBTQI+. Patrząc w dal, w stronę przeciwną niż budynek więzienia, wzrok Sigazy prowadzi nas poza kadr, tak naprawdę w stronę wolności. Moholy mówi, że seria fotografii ma na celu udokumentowanie społeczności, która tylko pozornie chroniona jest przez paradoksalnie niezwykle liberalne prawodawstwo w RPA. Jednocześnie narażona jest na przemoc homofobicznego i transfobicznego społeczeństwa. Serią fotografii i też poprzez inne prace Moholy kreują archiwum widoczności dla ofiar, które być może w chwili, kiedy my patrzymy na zdjęcia, już nie żyją. Jest to przestrzeń reprezentowania ciał, które są marginalizowane i poddawane wciąż niewiarygodnej przemocy. A marginalizowanie ciał podyktowane jest właśnie spektrum tożsamości, głównie odnoszących się tutaj do pojęć rasy, gender i seksualności. Chciałabym tutaj zwrócić się do pojęcia białości, badanym przez Richarda Dyera, angielskiego akademika studiów filmowych teorii queer. I Dyer pisze, że biali ludzie kreują dominujące obrazy świata, konstruując je wokół własnej tożsamości, w związku z czym białość jest rasą całej ludzkości. W ten sposób białość konstruowana jest jako uważany za neutralny, uniwersalny sposób postrzegania rzeczywistości, ale też jej ucieleśnienia.
I chciałabym tutaj krótko odwołać się do obrazu Sandro Botticellego Narodziny Wenus, powstałego pod koniec XV wieku. Widzimy tutaj narodziny Wenus czy Afrodyty, bogini miłości, ale też piękna. I ta bogini miłości i piękna jest białą kobietą z błękitnymi oczyma, długimi blond włosami. Czyli mamy tutaj bardzo specyficzną wizję tego, co jest piękne, kobieta jest też naga, i co powinno być widzialne w naszej kulturze. Wracając do pojęcia białości Dyera, białość wiąże się tutaj właśnie z systematyczną supremacją, niewidzialnością oraz bardzo ściśle określonymi hierarchiami, według których ciało takie jak Sacze nie wpisuje się w żaden sposób w to pojęcie piękna, z którym wzrastamy. Uważane jest za prymitywne, obce, inne, ale też, co ciekawe, fascynujące poprzez swoją odmienność. To z kolei związane jest z fenomenem światów badanych, egzotyzowanych, orientalizowanych, eksploatowanych, światów, które są światami autochtonicznymi. Razem z odkryciem nowego świata, czyli mówimy tutaj o początkach kolonizacji końca XV wieku, kultura Zachodu zafascynowała się tymi odległymi, obcymi krajami, ich kulturami. I peruwiański socjolog Anibala Quayano teoretyzuje globalną matrycę kolonialną, która zhierarchizowała rzeczywistość według systemu dominacji zachodniej cywilizacji. I fascynacja innością związana była właśnie ze sposobami postrzegania wytwarzanymi, powielanymi i legitymizowanymi poprzez dominujące dyskursy, instytucje i praktyki w społeczeństwach uważanych za nadrzędne, czyli właśnie eurocentrycznych. Ważne jest tutaj pojęcie orientu i orientalizacji, teoretyzowane przez Edwarda Saida, urodzonego w Palestynie amerykańskiego badacza literatury, a także teoretyka studiów postkolonialnych. I to pojęcie orientu, orientalizacji wiąże się z pojęciem egzotyki. Są to praktyki dyskursywne, za pomocą których tak zwany Zachód, jako silniejszy pod względem politycznym, kulturowym i ekonomicznym, przedstawia Wschód jako inny, jako słabszy. I orientalizm Sejda odnosi się do budowania wizerunku Wschodu. Said skupił się na Bliskim Wschodzie w kontekście interesów kolonialnych francuskich i brytyjskich, a po II wojnie światowej amerykańskich. Czyli jest to taki zbiór zachodnich dyskursów władzy kształtujących Orient, opartych na wyższości europejskiej, rasizmie, imperializmie. Nawiązuje to do pojęcia hegemonii Antonio Gramsciego, włoskiego filozofa, odwołującego się do dominacji jednego systemu czy politycznego, ekonomicznego, czy militarnego, czy też kulturowego, uznawanego za bardziej wpływowe. Co jest też ważne, Orient nie wiąże się z realnie istniejącym obszarem, ale jest to kulturowo-geograficzny byt, w pewnym sensie myślę, że można powiedzieć zbiór idei, przekonań i działań, który jest specyficzną historyczną konstrukcją dyskursywną. I dyskurs Orientu rozpowszechniony został przez praktyki, obrazy i słownictwo w sposób specyficzny, umiejscowiający go w kulturze Zachodu. I proszę zwrócić uwagę, jak używam dzisiaj słów takich jak na przykład niebiałość w kontekście ciała, starając się podkreślić, jak bardzo jesteśmy semantycznie manipulowani. Orient to system reprezentacji kulturowej służącej do produkowania wiedzy o inności Wschodu, czyli kreowania Orientu politycznie, socjologicznie, militarnie, ideologicznie, naukowo, jak pisze Said. I znowu możemy tutaj wrócić do tych opozycji binarnych, o których mówiłam, które produkują stereotypowe fikcje. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że mamy Wschód, inność, ich, peryferia, barbarzyństwo i to jakby istnieje w przeciwieństwie do Zachodu, swojskości, nas, centrum cywilizacji. To powoduje powstawanie pewnych stereotypów i stereotypy umacniają się z biegiem czasu. Czyli to pojęcie egzotyki
przede wszystkim pojęcie tego orientu, inności, uwidaczniają mechanizmy władzy, która umacniana jest niekoniecznie poprzez fizyczną siłę, ale też poprzez kreowanie znaczeń, poprzez kulturę. I w tym wypadku mówimy o kulturze Zachodu, która jest w pozycji władzy militarnej, politycznej i ideologicznej od tak naprawdę okresu renesansu. Said pyta, jak przedstawić inną kulturę? Co tak naprawdę oznacza pojęcie innej kultury? Czy mówienie o odmienności kulturowej, rasowej czy religijnej jest słuszne i w ogóle potrzebne? Czy na przykład takie separowanie, tworzenie podziałów służy czemuś poza kreowaniem systemu, gdzie jedna grupa sytuuje się w pozycji wyższości do grupy innej? I możemy wrócić też do pojęcia reprezentacji proponowanego przez Hola, zgodnie z którym wiedza kreowana jest właśnie poprzez przedstawienie jednej grupy przez drugą, co zależy od tego, kto tą grupę przedstawia i w związku z tym, kto tak naprawdę ma siłę sprawczą. I myślę, że to jest bardzo istotne w odniesieniu do działalności kolektywu Kariatyda, bo to jest jakby ta siła sprawcza. Kto przedstawia treść, które są uwidaczniane i w jaki sposób na Wikipedii. Dyskurs Orientu nawiązuje do kolonializmu i imperializmu, projektów epoki oświecenia podpartych misjami chrześcijańskimi skupionymi na brutalnym nawracaniu na katolicyzm ludności rdzennych. I obrazuje to ten rysunek Jana van der Straata, Odkrycie Ameryki z końca XVI wieku. Widzimy tutaj stojącego na pierwszym planie włoskiego podróżnika Amerigo Vespucci, który spotyka Amerykę. Vespucci trzyma astrolabium, chorągiew z krzyżem łacińskim. Ameryka z kolei przedstawiona jest, dodam też, że jest w pełni ubrany. Ameryka przedstawiona jest jako ludność rdzenna, pasywna, poddańcza kobieta, naga, która zostanie zdobyta i rozbudzona przez męskie, europejskie, techniczne, ideologiczne instrumenty cywilizacji. Czyli mamy tutaj krzyż łaciński, mamy astrolabium, instrument astronomiczny. Takie formy reprezentacji kobiecego ciała uprzedmiotawiają je, egzotycyzują, umacniają stereotypy budujące znaczenia wokół inkluzywności i wykluczeń kulturowych. Warto też przyjrzeć się temu, co jest w tle, a widzimy tam ludność rdzenną, która na ruszcie piecze człowieka. Za inny przykład może nam posłużyć mapa pokazująca zasięg brytyjskiego imperium w 1886 roku, która też pokazuje centrum i peryferia. Proszę zwrócić uwagę, że Wielka Brytania jest jakby w centrum i jak jest pokazane, jak ona się rozrasta. Co ciekawe, też różne kolonie wokół mapy reprezentowane są w bardzo specyficzny sposób. To też możemy może do tego wrócić później. I dla kontrastu, prostokątna mapa, projekcja Gall-Peters pokazuje obszary geograficzne o poprawnych względnie siebie rozmiarach, co podważa taki binarny sposób reprezentacji centrum i peryferium. Czyli jest to jakiś tam sposób i takie mapy znamy od lat 70. XX wieku, w jaki możemy na przykład dekolonizować sposób reprezentacji przestrzeni. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na kolejny przykład praktyki artystycznej. I znowu niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć pracy, tak żebym mogła je tutaj pokazać, która aktywuje praktyki artystycznej, która aktywuje emancypacyjne marzenia dekolonialne, dekonstruując wykluczenia i kierunki eksploatacji. Odnoszę się tutaj do działalności Moreshin Alahiari, urodzonej w Iranie artystki i aktywistki, która angażuje mity i tradycje Bliskiego Wschodu, co jest gestem zerwania z kolonialnym dyskursem. I chciałabym tutaj powiedzieć o dwóch pracach. Pierwsza, spekulacje materiałowe Isis, gdzie Alahiari zajmuje się przekształcaniem, odtwarzaniem, ponownym odkrywaniem historii.
Jest to bezpośrednie nawiązanie do bezwzględnie niszczonego dziedzictwa kulturowego w Iraku i Syrii przez państwo islamskie. Artystka wykorzystała do tej pracy modelowanie i drukowanie 3D do rekonstrukcji 12 posągów z miasta Hatra z okresu rzymskiego oraz artefaktów asyryjskich z Niniwy, które zostały zniszczone przez ISIS w 2015 roku. I w ramach projektu Al-Ahyari rozmawiała z historykami, kuratorami, ale też zebrała liczne materiały, w tym historię obiektów, obrazy, mapy i filmy, pliki samych reprodukcji i to wszystko zapisała na pendrive'ach. I te pendrive'y zostały przez nią umieszczone w zrekonstruowanych rzeźbach. Pendrive'y są widoczne przez przezroczystą żywicę, ale są niedostępne. Artystka mówi, że dostępne będą dopiero wtedy, jeśli którykolwiek z obiektów kultury zobowiąże się do zachowania jej rzeźb i udostępnienia archiwum do wglądu dla każdego odbiorcy, pełnym jakby dostępem, open access. W innej pracy, ona, która widzi nieznane, nad którą pracuje od 2017 roku, Al-Ahyari przygląda się historiom z regionu Azji Południowo-Zachodniej i Afryki Północnej i znowu korzysta tutaj ze skanowania i drukowania 3D. Myślę, że warto dodać, że też zajmuje się tym pojęciem dekolonizacji cyfrowej, czyli też korzysta z takiej technik, by odtworzyć na przykładzie tego projektu boginie i postaci kobiece pochodzenia blisko wschodniego, związane z nimi tradycje i mity. Wyobrażenia poddawane są różnym narracjom, by podjąć dyskusję na temat kolonialnego przedstawiania ciała kobiecego i też jego mitologizowania. Al-Ahyari mówi o procesie cyfrowej dekolonizacji, czyli właśnie wykorzystuje technologię, by archiwizować i dokumentować. Jej działalność aktywistyczna w kontekście dekolonizacyjnym polega na aktywacji zapomnianych lub zniszczonych historii i ich archiwizowaniu. Odnosi się to do zniszczonego dziedzictwa kulturowego, ale też wymazania wielu osób queerowych ze starożytnych, mitycznych narracji i tekstów z Bliskiego Wschodu, które są zwykle przeinaczane. Także ponowne spojrzenie na te takie historie, o których wcześniej mówiłam, próba rekonstrukcji jest aktem dekolonizacji, cofnięciem się w przeszłość, próbą ponownego jej zobrazowania, aby wyobrazić sobie alternatywne przyszłości. O ile kolonializm się skończył, kolonialność czy kolonialistyczność, czyli ideologia kolonializmu, sposób myślenia i rozumienia świata, który uprzywilejowuje wciąż perspektywę białej Europy, jest głęboko zakorzeniona w kulturze. Kolonialność ignoruje, marginalizuje, ucisza, a nawet wymazuje inność i odmienność. Także wciąż europejska epistemologia, sposób budowania wiedzy oparta jest na przede wszystkim indywidualizmie, czyli nie na pojęciu kolektywu czy społeczności, oparta jest na hierarchizmie rasowym i etnicznym i instrumentalizmie, czyli traktowaniu innych kultur i ich przedmiotów jako takich, które można przywłaszczyć. Dlatego też istotne jest, jak podkreśla Gayatri Chakravorty Spivak, indyjska teoretyczka, krytyczka z kultury czerpiąca z feminizmu i dyskursu postkolonializmu, by budować świadomość, w jaki sposób Zachód został wyprodukowany przez projekt imperialistyczny i ważne jest, by sproblematyzować, jakie dyskursy są obecnie dominujące i dlaczego. I tutaj chciałabym znowu wrócić do Fanona, który pisze, że najwyższy czas odciąć się od Europy, która od wieków podporządkowuje inne ludy swoim celom i sławie w imię rzekomej przygody duchowej. Fanon pisze, by na nowo napisać historię człowieka, gdzie będą miały miejsce wspaniałe wytwory kultury europejskiej myśli, ale także europejskie zbrodnie.
Czyli mówimy tutaj właśnie o dekolonizacji myślenia. Zachi Zaluła mówi, że taka dekolonizacja wymaga radykalnego zerwania z Europą i jej hegemonicznym uniwersalizmem. Hamid Dabashi dodaje, że nie chodzi o to, by zdymisjonować tak zwany Zachód, ale obalić jego mit jako miarę prawdy. Eurocentryczna polityka i praktyki wytwarzania wiedzy, czyli co się liczy jako wiedza uprawniona, jak wiedza jest pozyskiwana, jak jest wytwarzana, co się na przykład liczy jako wartościowe produkty wiedzy czy władzy, wszystko to przyczynia się do nierówności i niewidzialności mniejszości pod względem rasy, pełnosprawności, klasy, płci, seksualności czy wieku. I jest to od dłuższego czasu badane przez rdzennych queer feministycznych uczonych w ramach pojęcia właśnie dekolonizacji, która jest jedną z ważniejszych obecnie praktyk badawczych oraz ucieleśnionych doświadczeń. Jest to istotne. Chciałabym tutaj troszkę więcej powiedzieć o tym, o czym pisze Achille Mbembe, kameruński filozof, który w Polityce wrogości na przykład odnosi się do globalnego porządku politycznego, który wypiera empatię i sankcjonuje wrogość i przemoc. Dość ciekawe jest to, że posługuje się platońskim pojęciem farmakon, które oznacza z jednej strony lekarstwo, ale też truciznę. I czerpie też, odnosi się do właśnie tego, o czym pisał Fanon, którego cytowałam wcześniej. Mbembe zastanawia się, jak możemy uleczyć obecny porządek i myśleć o świecie na nowo. Angażujemy tutaj pojęcie tego nowego humanizmu. I proponuje, by zobaczyć zachodni system demokratyczny jako źródło relacji przemocowych, wynikających z kolonizacji, z podbojów, wojen, raczej niż zagrożony przez siły zewnętrzne. Co jest ciekawe, Mbembe mówi, że narracja demokratyczna cechuje porządek polityczny i za przykład podane Stany Zjednoczone, mówiąc o demokracji niewolniczej, które społeczeństwo wojowników zamienia w społeczeństwa pokojowe, w których ciało poddane jest samokontroli i ogładzie. Czyli mówi o świecie bez więzów, bez relacji, świecie podzielonym. Przypominam tutaj zdjęcie, które pokazywałam, muru berlińskiego, ale też muru pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, czyli świata podzielonego na my i obcy, my i oni, co buduje bardzo niebezpieczne wspólnoty oparte na fobiach. Mbembe sugeruje, że konieczne jest otwarcie się na to, co niewidoczne w historii i teraźniejszości, czytanie między słowami, ale też między obrazami. I tylko podmiot żyjący, otwarty na świat i to, co żywe i nieżywe, z troską, wzajemnością i poszanowaniem współbycia, pozwoli nam zdekolonizować myślenie i doświadczenie świata. Mówi o, i myślę, że to jest bardzo piękne, człowieczeństwo w procesie, czyli stawaniu się człowiekiem w otwarciu na innego, na inność, w poszanowaniu różnorodności. Otwarcie takie oparte musi być na trosce, na wzruszeniu, uznaniu słabości. I jest to podwalina nowej etyki, ja bym dodała feministycznej, dekolonizującej etyki troski. I znowu chciałabym przepleść teorię z przykładem działalności artystycznej, tym razem Trinh Minh, wietnamskiej twórczyni filmowej i postkolonialnej teoretyczki, która wypracowała bardzo ciekawy sposób mówienia w pobliżu, jak o nim sama mówi, zamiast mówienia o. Technika ta ma za zadanie uwidocznić to, co niewidzialne. Polega na dokumentowaniu czegoś poprzez język nie bezpośredni, ale pośredni. I jest to mowa, która nie obiektywizuje, nie wskazuje na przedmiot tak, jakby był nieobecny lub odległy, od mówiącego podmiotu. I dla Mincha to nie tylko jest technika, ale postawa życiowa, sposób pozycjonowania w stosunku do świata. Pracą, która mobilizuje technikę mówienia w pobliżu, jest jej pierwszy filmowy esej, Reassemblage, nie wiem, Recollage, Reassemblage z 1983 roku,
który negocjuje przestrzeń między dyskursem politycznym a językiem poetyckim lub między bezpośrednią rolą mężczyzn a pośrednią rolą kobiet. Został nakręcony na wsi w Senegalu i obrazuje życia codziennie, zwłaszcza kobiet wiejskich. Etnograficzne podejście wielu filmów dokumentalnych zanegowane jest już samym tytułem, który przywołuje to pojęcie takiej fragmentaryczności, konstruowania. Dokument Micha nie jest absolutnie konwencjonalny, ponieważ dźwięk na przykład oddzielony jest od obrazu, nie pojawia się autorytatywny lektor, a długie ujęcia, które normalnie w filmach dokumentalnych służą obserwacji, zastąpione są właśnie estetyką montażu. Struktura filmu jest rozczłonkowana, jest w niej mnogość głosów, a przede wszystkim wszelakich dźwięków. Muzyka przeplata się z przerwami, pomiędzy pojawiają się narracje głosowe, obrazy ludzi oddających się różnym czynnościom. I w ten sposób Minha pokazuje różne obszary kulturowe reprezentatywne dla grup etnicznych w filmie, takich jak Peul, Basari, Sair, i zaznacza miejsca różnic. Odchodzi od właśnie liniowości i monolitycznego przedstawiania, które są podwalinami dominujących inskrypcji kulturowych. Krytyka tego kolonialnego spojrzenia dekonstruuje uprzedmiotowienie i egzotyzację inności. Znaczenia nie są nadawane. Minha pozwala widzom zastanowić się nad ograniczeniami ich spojrzenia, nad typowymi pułapkami reprezentacji etnograficznej. Naprawdę zachęcam do obejrzenia filmu. Film jest dostępny pod linkiem, który mam nadzieję, że będzie później wklejony w czacie. Na zakończenie chciałabym odwołać się do tekstu napisanego 23 kwietnia zeszłego roku przez Paula Preciado, hiszpańskiego pisarza urodzonego jako Beatriz. Preciado pisze, że w zatrzymaniu świata związanego z pandemią COVID-19 jest szansa na polityczną i społeczną metamorfozę oraz zbiorową emancypację, co zostaje umożliwione przez ruchy transfeministyczne, antyrasistowskie czy ekologiczne, które artykułują heterogiczne mnogie głosy i podmiotowości, czyli to, co na przykład omawia poruszany przeze mnie film Trinh Minha. Taki pluralizm możliwości i tożsamości został ucieleśniony we Francji, jednym z najstarszych imperiów patriarchalno-kolonialnych, właśnie 7 marca 2020 roku w czasie Manify, kiedy, jak pisze Preciado, zostały unaocznione różne ciała. Pisze, że zostały unaocznione obiekty przemocy rasistowskiej, seksualnej oraz tej ze względu na orientację płciową, ruchy trans, lesbijskie, interseksualne, antyrasistowskie, działające na rzecz praw ludzi o różnych sprawnościach poznawczych i funkcjonalnych, rasizowani prekariusze, pracownicy, pracownice seksualne, adoptowane dzieci itd., itd. Preciado pisze, że był to moment destabilizacji fundamentów naszego świata, który wciąż oparty jest o patriarchalno-kolonialny globalny kapitalizm. Pisze, że kryzys związany z pandemią COVID-19 unaocznił wszystkie formy ucisku i uwypuklił mechanizmy funkcjonowania patriarchalno-kolonialnego kapitalizmu, który kategoryzuje żywe ciała na gatunki, klasy, narodowości, rasy, płeć, seksualność, sprawność itd., itd. Niektóre z tych ciał są w pozycji drapieżników, inne ofiar. W związku z tym narzucają się nam pytania. Jak możemy zbudować nowy podmiot planetarny, pisze Preciado, gdzie różne formy ucisku nie będą przeciwne, ale skrzyżują się ze sobą i wzmocnią. Czyli wracamy tutaj do tego pojęcia intersekcjonalności, które wspomniałam na początku. Jak wyjść poza omawiane dzisiaj pozycje binarne, definiujące wciąż politykę tożsamości, które renaturalizują podmioty i tworzą wykluczenia. I Preciado proponuje połączenie polityki feminizmu, LGBTQI+, antyrasizmu oraz ekologię
by przekroczyć opozycję. Należałoby tutaj powiedzieć więcej o powiązaniu dekolonizacji z ekologią, ale nie jest to tematem dzisiejszego spotkania, być może przyszłego. Także dyskurs dekolonialny skupiony jest na praktykach, tożsamościach i systemach władzy, które tak naprawdę od XV wieku, początku kolonialnej ekspansji transatlantyckiej i dominacji zachodniej nowoczesności pozostały poza sferą widzialności. Chciałabym wrócić do początku dzisiejszego spotkania i fali masowych protestów po zabójstwie George'a Floyda, która zgalwanizowała protesty przeciw terrorowi policji amerykańskiej wobec Afroamerykanów i szerszy bunt przeciw rasizmowi strukturalnemu. Zostało to zmanifestowane w perspektywie globalnej na przykład poprzez obalanie pomników, symboli świata, o którym pisze na przykład Preciado. Czyli można sobie wyobrazić, tak naprawdę wystarczy spojrzeć wokół siebie, że ta przestrzeń, w której mieszkamy, zdominowana jest przez pomniki postaci, symbole, tablice, płaskorzeźby itd., upamiętniające wydarzenia z przeszłości, wielokrotnie okrutne. Wiele z nich odnosi się do przemocowych podbojów, niewolnictwa, ludobójstwa, które zbudowały świat zachodni. Wiele z nich przedstawia męską siłę. Wiele z nich gloryfikuje białą supremację, upamiętniając imperialistów i nacjonalistów. I ostatnią artystką, o której chciałabym powiedzieć, jest Setembilem Sezane, artystka z RPA, członkini IKIA, kolektywu młodych niebiałych kobiet w Kapsztadzie, która w swojej działalności artystycznej odwołuje się do polityki publicznego upamiętniania i uwidaczniania historii osób, które stały się niewidzialne, zwłaszcza kobiety niebiałe pozostają poza zasięgiem wzroku. I jedna z prac, która w sposób ucieleśniony dekolonizuje pamięć, otwierając historię na storię, mnogość historii i proponując formę kontrapomnika, zatytułowana jest Chapungu, dzień kiedy Rhodes upadł. Jest to interwencja artystyczna, którą Sezane performowała w dniu, w którym pomnik Cecila Johna Rhodesa, i na tej fotografii widzimy ten pomnik w tle. Rhodes był jedną z głównych sił napędowych kolonizacji brytyjskiej w Afryce Południowej. Także ona jakby interweniuje w dniu, kiedy pomnik został usunięty z terenu Uniwersytetu w Kapsztadzie w odpowiedzi na protesty ruchu Rhodes Must Fall, czyli Rhodes musi upaść, zapoczątkowanego przez studentów, pracowników Uniwersytetu w odpowiedzi na instytucjonalny rasizm. Interwencja Sezane podkreśla dekolonialny etos. W dniu usunięcia pomnika Sezane przez 4 godziny stała na schodach, tak jak teraz widzimy, powyżej miejsca, gdzie z sokołu usuwano posąg Rhodesa. Stała ucieleśniając Chapungu. Chapungu to duchowny ptak symbolizujący Zimbabwe i warto przypomnieć, że Zimbabwe znane było wcześniej jako Rodezja, na cześć właśnie Rhodesa. Także Sezane reprezentuje z jednej strony podmiotowość Zimbabwe, odzyskaną w momencie upadku Rhodesa. Zresztą jedna ze statuetek Chapungu była też zrabowana przez Rhodesa. Z drugiej strony jest odwrócona od pomnika i z rozpostartymi skrzydłami, rękami i przesłoniętą twarzą neguje właśnie imperialistyczne ideały ucieleśniane w różnego rodzaju posągach. Sięga też do rdzennej symboliki, do tej pory marginalizowanej, uważanej za peryferyjną. Jako żywy posąg przedstawia kobiecość niebiałą, silną, niezłomną, gotową do lotu. Jest to ciało godne upamiętniania w przestrzeni publicznej. Chciałabym też krótko pokazać jej inną pracę i nawiązać do tego, że przy każdej swojej interwencji Sezane zakrywa twarz, wskazując na wyraźny brak kobiet w dyskursie narodowym RPA. Ale też zakrywając twarz, ucieleśnia żywy posąg, przedstawiając siebie nie jako konkretną kobietę, ale każdą z kobiet, która identyfikuje się
z poruszanymi przez nią właśnie wykluczeniami i tymi tematami symbolicznymi. To jest taka ciekawa, myślę, technika maski stosowana w bardzo wielu ruchach aktywistycznych. Także Cézanne nawiązuje dialog z historią reprezentacji kobiet, szczególnie niebiałych. Wyobraża sobie i nam świat, w którym kobiety są widoczne, reprezentowane w sposób nieuprzedmiotawiający i niefetyszyzujący ciała, nie są bierne, nie są ofiarami, nie czekają na ratunek mężczyzn. Są to kobiety pomniki, potężne, silne i sprawcze. I kobiety Cézanne aktywują zmiany, mają prawo do obecności w przestrzeni publicznej, prawo do przywództwa, które oparte jest nie na muskularnych taktykach patriarchalnych, ale na etyce troski, wbrew właśnie patriarchalnym relacjom władzy. Kenijski pisarz Guy Wathiong nawołuje do dekolonizacji umysłów poprzez promowanie za pomocą na przykład postkolonialnej literatury, historii, sztuki, nauki, wiedzy oporu. Czyli takich rodzajów wiedzy, które są ponad eurocentrycznym, europocentrycznym sposobem poznania, opartym na esencjalizmie, metanarracjach, uniwersalizmie, kategoriach binarnych, opozycji, idei postępu. Mówi, że pozwoli nam to lepiej zrozumieć świat i otworzyć się na jego różnorodność w trosce o innych. Taka dekolonialna wizja świata pielęgnuje wspólnotę ze światem poza sobą w znaczeniu późnokapitalistycznego indywidualizmu. Pozwala nam poszerzyć własne granice i zapomnieć o podziałach właśnie na centrum, na peryferia. Otwiera nas na różnorodność, na wielokierunkowość, na gatunkową współzależność wbrew dominacji imperializmu, seksizmu, rasizmu czy klasizmu. Także dekolonizacyjne spojrzenie jest aktem wolności, uwolnienia z opresji, uwolnienia z eksploatacji poprzez skupienie na trosce, na odpowiedzialności i szacunku za innych, do innych i naszej planety. I jak myślę o tym pierwszym zdjęciu, które pokazałam, to zastanawiam się, czy może zamiast właśnie penetrować przestrzeń, wbijać nacjonalistyczne flagi, może warto by było ukłonić się sobie nawzajem i z troską i w trosce podać sobie ręce, tak żeby właśnie kultywować różnorodność. Także to jest wszystko ode mnie, dziękuję. Tutaj jest spis grafik, które używałam. I lista referencji. Także dziękuję Państwu.